Droga Armii Maxa, witajcie kraju, jam jest admirał Pierdziszczał. Chciałbym ogłosić wam oczywiście, że oczywistość, Max, oto nasz główny władca, otworzył koszary, jak i sąd i samorząd wojskowy Armii Maxa. Żeby do niego dołączyć, nos mnie swędzi, przepraszam was. Musicie obejrzeć ten zajebisty filmik, który Max dla was nagrał. Jak tego nie zrobicie, to po prostu was rozstrzelamy i nie przyjmiemy. Czyli zapraszam was do oglądania, miłego oglądania. Oby was nikt nie zabił, ładujcie swoje karabiny, przyjeżdżajcie do Stalinowa, czy tam chuja innego głowa, to się nazywa Stalinowo, na ulicy Pierdziszczała 12, tak, mam własną ulicę. A teraz życzę wam bardzo miłego oglądania. Żegnam. Siemano ludzie, tu ja, Max. Tak, generał Paliszczał. Już z wami gadą na początku, myślę, że wam się spodobał. Wiecie, to jest mój sobowtór, którego nigdy nie pokazywałem. Co nie? Przywitaj się tu na odcinku. Siemano! A teraz mogę stąd iść? Nie! Czemu nie? Wyłaź z pokoju. Bo nie chcę się! Co? Mam cię przywalić? Dawaj na solo, łysy! No. Do jutra! Dobra, nara! Pozdrów żonę i dzieci! Ale nie mam! No wiem, że nie masz, ale pozdrów! Dobra! Do nara! Dobra! Poszedł sobie. Masz małego. Co ty krzyczysz? Nic. No. Poszedł sobie. Ty kupi. Hanie. No. Więc tak o, już ja do was wracam. Tak jak wam powiedział pan generał Soliszczał, czyli robimy... Zapominam zawsze jego nazwiska, ma takie trudne. To jest debil. Oby tego nie słyszał. No. Więc zrobiłem na Facebooku Armię Maxa. Tak samo jak mają inni youtuberzy, tutaj kumple Disa. Wojtki Wojtaza, Maxi Kutaza, Pura Taraza, ła, ła, moja noga. No, czyli tak, musicie wejść na Facebooka, w opisie będzie link do naszej Armii Maxa, tam będziecie mieli ze mną kontakt, będziecie mogli udostępniać swoje filmy, chuje moje dzikie węże, ja będę tylko tam adminem. No, nie będzie aż takich surowych zasad. Możecie wbijać, dołączać, będziecie mieli ze mną kontakt, będziecie mogli dosypiać swoje rzeczy, do mnie pisać jakieś pytania, inne, coś tam ten. Będzie fajnie, bo będziemy mieli taki kontakt, jak każdy youtuber teraz ma ze swoimi widzami przez Facebooka. Czyli dołączajcie do Armii Maxa, żeby wzmocnić naszą siłę. Bo generał Piździbąk, hitlerowski wąsik, chce, żebyśmy to robili. I ja też to chcę, zrobiłem dla was koszary, będziecie mogli pracować. Urząd zrobiłem, on to zapomniał chyba o tym powiedzieć. Urząd, inne rzeczy, czyli będziecie mogli być w mojej armii, zapisujcie się od razu już. No, czyli tak to jest. Ludzie, wbijajcie w link w opisie, dołączajcie do mojej armii i będzie nas więcej. Będziemy udostępniać filmy, będziemy rozjebiemy hajsowników. Kumplów Disa nie, bo ich lubię. Wojtku Wojtaza też nie, też ich lubię. Wszystkich oprócz hajsów, tylko hajsowników. Ha, 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 ha. Tylko nie udostępniając tego dla hajsowników, dobra? No, ale to było na tyle. Urlas Max, poznam was bardzo serdecznie i na razie. No i jak, Armio? Myślę, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę dla Maxa. Zostawcie mu 25 łapek w górę, bo jesteście tak zajebiście, że dobijacie mu 1000 łapek w górę. Dlatego ustawił dla was wojsko. Będziecie mogli walczyć razem ze mną i z innymi. Będę waszym głównym generałem. Jestem jego prawą i lewą ręką. Czyli mam dwie ręce, a nie jedną. Ha, ha, ha. Jak tak to się spodobało, stawcie łapki w górę, przyjeżdżajcie, jak wam mówiłem, do Stalinowa na ulicę Pierdziszczała 12, zapisujcie się, chujcie, mójcie się, dawajcie ksywy, przyjeżdżajcie już z całym tym, powiedzcie dla mamy i taty, że już nie będziecie z nimi mieszkać, że jesteście dużymi mężczyznami i dziewczynami, że macie duże jajca, duże jądra, przepraszam, dziewczyny nie będę mówił, co duże, czyli cycki. Przyjeżdżajcie, będziecie ze mną walczyć, przygotowujcie się, kupujcie, zbierajcie pieniądze, wywóźcie swój dom, bo będziecie mieszkali u nas. Mów dla was generał
Strzaliszcz! Staliszczał! Czy jak tam się nazywałem? Pozdrawiam was bardzo serdecznie i na razie! Żyjcie długo i ładujcie magazynki! A jeżeli jeszcze chcecie więcej razy, żebym wystąpił w odcinkach Maxa, oczywiście napiszcie w komentarzu i będę codziennie do niego przychodził, bo codziennie prawie u niego jestem, to będę mógł z nim nagrywać, więc jestem jakby jego osobą wtórem, tylko tym złym. Więc napiszcie, czy chcecie, żebym więcej razy przychodził na odcinku, to na razie, siema, ładujcie karabiny, jeszcze pa!